Wiem od Tytusa, od razu zacznę, że tak powiem, z męskiego punktu widzenia. Mhm. Wiem od Tytusa z Acid Drinkers, że jedyny raz w życiu wykonałaś rzecz na koncertach należącą tylko i wyłącznie do mężczyzn, to znaczy zanurkowałaś w publiczność. Tak. Tak było. Tak? Zrobiłam to jeden raz. Sądzę, że więcej się nie odważę, bo szanuję publiczność. Wtedy byłam chyba jednak ciut lżejsza, a teraz mogłoby się to dla kogoś źle skończyć. Ale rzeczywiście cieszę się, że podjęłam decyzję bardzo spontaniczną, nagłą, że to zrobię, bo to jest jedno ze wspomnień, które hołubię naprawdę szczególnie. Jak to było? No to było niezwykłe zupełnie, ale to się zadziało od tak, po prostu... właściwie nie wiem, czy podejmowałam decyzję dłużej niż sekundę. Stwierdziłam w głowie, a niech się dzieje, co chce. I po prostu to zrobiłam. I bardzo jestem wdzięczna tym osobom, które tam były pod spodem, że nie rozstąpiły się, bo widziałam parę razy takie sytuacje, kiedy wokalista w jakimś amoku wskakiwał w tłum, a tłum się rozstępował. I wokalista lądował na ziemi. I to musiało być przykre doznanie. A oni jednak byli naprawdę czujni i dali mi wsparcie. Powiedz ten moment, kiedy odebrałaś pierwszy telefon z tą propozycją. Kasia, czy chcesz szefować męskiemu graniu od strony artystycznej w 2012 roku? To wydawało ci się to trochę abstrakcyjne, czy jakby zanurkowałaś w to od razu? Nie abstrakcyjne i szczerze mówiąc, to chyba nawet myślałam, że to jest taki żarcik. Dowcip, tak? No, że to taki żart jest. Żart taki, nie wiem, żeby stestować moje poczucie humoru, na ile jest wyrafinowane. I wcale tak jak ta decyzja nie była tak szybka, jak ta ze skokiem w publiczność. Ja ją naprawdę nosiłam w sobie trochę. Zastanawiałam się, czy się w ogóle czegoś takiego nadaje, że niby na czym ma polegać ta funkcja. Dlaczego w ogóle ktoś wpadł na pomysł, żeby formułę, która dwukrotnie się tak świetnie sprawdziła, odmieniać tak radykalnie? Czy to ma sens, czy to nie jest ruch samobójczy dla imprezy? Myślałam o takich rzeczach, no bo po co w jakimś sensie? No po co jest to słynne powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego, albo po co zmieniać coś, co naprawdę świetnie się sprawdza? No i miałam tego rodzaju wątpliwości, a potem stwierdziłam, że kurczę, nie wiadomo, ile człowiek ma w planie jeszcze, znaczy plany może mieć szerokie, rozległe, ale nie wiadomo, ile jest mu pisane jeszcze przebywać na tej pięknej planecie, więc dlaczego by nie spróbować czegoś zupełnie ekstrawaganckiego? No i postanowiłam rzucić się na tą głęboką tym razem wodę. Wiesz co, bo tak sobie myślę o tym konstruowaniu line-upu, wykonawców, o decyzjach, które musiałaś podjąć, czy wciąż musisz podejmować w związku z tym, co się wydarzy latem. Domyślam się z jednej strony, że to nie są łatwe decyzje, ale z drugiej strony też wybacz mi, że to w ten sposób pozwolę sobie zakwalifikować, ale ja pamiętam z tobą wywiad przy okazji płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Mm-hmm. Powiedziałaś tam takie piękne zdanie o tym, że właściwie masz wybitne, wyjątkowe poszanowanie tego, co stało się twoim udziałem w życiu. No, i teraz jakby chcąc ludziom coś oddać, tym, którzy spowodowali, że jesteś tu, a nie gdzie indziej, tym, którzy ci pomogli, tym, którzy, nie wiem, kupowali twoje płyty, którzy słuchali cię, którzy odbierali to emocjonalnie. Właściwie jedyne, co możesz zrobić, to chciałabyś się im odwdzięczyć i się im chcesz odwdzięczyć. Myślę, że taka przygoda, no szalona, ona może się wydawać szalona, zupełnie szalona. Totalnie spontaniczna, to też jest jakaś taka maleńka część tego odwdzięczania się. Teraz Kasia będzie nami, że tak powiem, kierowała i bardzo proszę, i tak jak ona chce, robimy. Tak może być? Nie do końca właśnie czuję się tą osobą, która tak strasznie ma takie ogromne ambicje, żeby kimś kierować. Znaczy kierować, wiesz, no, cudzysłów, tak? Bardzo, bardzo chciałabym, żeby te koncerty były dla publiczności absolutnie niezapomniane. Liczę na to, że ten zestaw artystów, oczywiście, że on mógłby być o wiele, ta lista mogłaby być o wiele dłuższa. W jakimś sensie żałuję, że tych miejsc podczas tych wszystkich koncertów jest tak mało.
najbardziej bym chciała, żeby te koncerty trwały od rana do późnej nocy i żeby można było tam naprawdę wszystkich zaprezentować. Bo nie ukrywam absolutnie tego, że artystów, którzy w pełni zasługują na to, żeby natychmiast położyć się na pięknej paterze i ofiarować tym ludziom podczas koncertów, to jest o wiele większa ilość. I to jest właściwie chyba mój główny problem, że nie mogę zaprosić wszystkich, których bym chciała zaprosić, po prostu z braku jakby czasu. Natomiast wiem, że, znaczy liczę bardzo na to, że ten zestaw jest tak różnorodny, a każdy z artystów, każdy z tych podmiotów artystycznych w swojej kategorii jest tak dobry, to są tak rzetelne po prostu rzeczy, tak podszyte pasją i też bezkompromisowością, czyli tam nie ma raczej ani jednego, właśnie nawet na pewno nie ma nikogo, kto byłby jakiś taki spolegliwy wobec niefajnych okoliczności, typu nie wiem, że głównie zależy mu na tym, żeby być na przykład tylko w telewizorze i być bardzo popularnym. To są naprawdę prawdziwi artyści. Jeśli pojawiają się kobiety, bo pojawią się, nie będę jedyną kobietą, to są artystki absolutnie kompletne. To są bardzo konkretne kobiety, one dokładnie wiedzą czego pragną, dosyć długo robią to, co robią i robią to w sposób absolutnie, no nie chcę powiedzieć, że męski, ale chyba jednak trochę męski, no bo są bardzo, bardzo zdecydowane i radykalne w swoich postawach. Czy bardzo się cieszę, że to mówisz, dlatego że wiesz, kiedy startowała idea w ogóle męskiego grania, no to nie chcę powiedzieć ograniczenia, ale pewnego rodzaju wytyczne były następujące. Faceci, którzy coś w życiu osiągnęli, którzy mają własne zdanie, pokazują swój świat, pokazują, że można w tym świecie swobodnie pływać i jeszcze czerpać z tego radość, mimo że to czasami jest twórczość niszowa. Później było ograniczenie, pamiętam takie jedno, nie ograniczenie, wytyczne, przy okazji konkursu dla młodych zespołów w ubiegłym roku, przy okazji tego konkursu facebookowego, że tylko i wyłącznie po polsku, raczej po polsku, po angielsku, ci, którzy śpiewają, czy ewentualnie, nie wiem, próbują coś pisać, na razie nie. I często powtarzała się taka, znaczy zakiełkowała w nas wtedy taka myśl, że słuchajcie, okej, okay, no ale to no moment, no to jak tak dalej pójdzie, to my w 2 czy 3 kolejne lata wyczerpiemy wszystkich, którzy w ramach tej imprezy mogą zagrać. Mhm. W momencie, kiedy formuła się poszerzyła, to znaczy zespoły mogą brać udział w konkursie zespołów, które śpiewają nie tylko po polsku, doszły kobiety, bo tak jak mówiłaś, dojdą kobiety w tym roku, okazuje się, że właśnie chcę, żebyś to potwierdziła, bo ja się nie zgadzam z tym, że my mamy takie bardzo ograniczone poletko artystyczne w tym kraju muzycznym. Absolutnie nie. Jest naprawdę tych artystów, tak zwanych, no powiedzmy to, artystów przez duże A, którzy rzeczywiście są kreatywni, którzy mają w sobie taką iskrę do tworzenia, przede wszystkim do tworzenia, a nie do odtwarzania. Jest ich sporo. Opór. Naprawdę, to jest niezwykłe. Ja wiem, że ogólnie w Polsce dosyć mocno zadomowił się ten mit, który mówi o tym, że w polskiej muzyce od dawna się nic nie dzieje. To jest kłamstwo, to jest dokładnie kłamstwo, to nawet nie jest półprawda. Nie wierzę w to, jeździmy bardzo dużo po Polsce. Ja też mówię, zawsze to podkreślam, jestem łasa informacji pełnych na temat tego, co się dzieje w Polsce. Mnie ciekawi po prostu muzyka jako taka. I zadaję kłam w tym momencie jakby tej teorii, która mówi, że nic się nie dzieje, bo dzieje się mnóstwo. Rzeczywiście artyści, i to wcale nie chodzi tylko o młodych artystów, bo czasami ci ludzie strasznie długo pracują, artystycznie się wyżywają i trwa to wiele lat i oni przestają być nagle młodzi, a ciągle robią to, co robią i ciągle robią coraz lepsze rzeczy, ale nie mają po prostu okazji się zaprezentować. I w jakimś sensie to jest też mój ukłon w stronę publiczności, który chce pokazać, że no może nie dowiedzą się tego z telewizji w porze tej takiej głównego nadawania istotnych informacji, ale na pewno jeśli przyjdą na koncerty, to zyskają tą wiedzę, tą pewność, że no oszałamiające rzeczy się dzieją. A czasami jest tak, że człowiek, który pędzi normalne życie, jest skoncentrowany na różnych jakichś takich przyziemnych, czasami mniej przyziemnych sprawach, ale po prostu żyje, jest zajęty. No, chciałby być może posłuchać świetnej muzyki, ale tak naprawdę nie wie, dokąd się udać i przez którą dziurkę od klucza zajrzeć, żeby zobaczyć jakieś piękne zjawisko. I te koncerty na pewno mogą być okazją, żeby się przekonać. Wiesz co? Był moment, kiedy Hej wydał drugą płytę Ho.
Kiedy ja w dniu waszego koncertu, pamiętam wtedy jeszcze, jeszcze nie marzyłem o pracy w radiu, takiej właśnie o zapowiadaniu piosenek, o rozmowie. Nawet ja pamiętam, że to wywiady, czy ewentualnie spotkania z artystami, to była daleka Syberia w marzeniach. Ale wszedłem do hali, w której miał być organizowany ten koncert i pamiętam, nie było publiczności. Wy dopiero mieliście przyjechać, była ustawiona scena. I pamiętam taką, pierwszy raz w życiu to miałem. Pierwszy raz w życiu coś takiego przeżyłem na koncercie polskiego wykonawcy, a właściwie przed tym koncertem zobaczyłem taką gigantomanię, to znaczy ta scena była ogromna. I tam była publiczność. I właściwie, dlaczego o tym mówię? Bo przez uczestnictwo w takich koncertach od samego początku, jak Hej istnieje, jak okazało się, że razem z publicznością, z ludźmi, z odbiorcami się złapaliście, wy ich, a oni was, że było to sprzężenie zwrotne. Miałaś do czynienia z tłumami na koncertach, z ludźmi, jak się domyślam, zachowującymi się bardzo spontanicznie, czasami być może kontemplującymi to, co robisz. Jaka jest polska publiczność według ciebie? Jacy są polscy odbiorcy? Moim zdaniem polscy odbiorcy są naprawdę czujni. To też jest kolejny mit, że polska publiczność jest głupia, bo słyszałam takie sformułowania w różnych miejscach, że lepiej im puszczać takie piosenki jakieś bardzo, bardzo miałkie, bez specjalnych emocji zawartych w tekście, żeby teksty były bardzo proste, bo publiczność przecież nie zrozumie bardziej skomplikowanego przekazu, bo lubi takie bardzo proste dźwięki. Dwa, trzy, byle nóżka pochodziła. Więc jakby to jest nieprawda, bo gramy w przeróżnych miejscach i przychodzą naprawdę różni ludzie. Mówię głównie o takich koncertach, które nie odbywają się w małym klubie, gdzie przychodzi ten klub. Ten klub jest wypełniony, powiedzmy, i to przychodzą absolutnie świadomi tego, co my gramy ludzie, tacy, którzy znają naszą twórczość. Bardzo często gramy, szczególnie w tym letnim okresie, w takich miejscach, gdzie po prostu przychodzi całe miasto na przykład. I wiem, mam świadomość tego, że pośród tych ludzi, którzy mieszkają w jakimś miasteczku, albo w ciut większym mieście, albo w dużym mieście, na pewno znajdą się takie, które nie mają w ogóle pojęcia, co my tak naprawdę gramy. Może znają jakąś piosenkę sprzed 20 lat. Może wiedzą, że jest taki zespół, który nosi taką nazwę, ale nie zagłębiają się w naszą twórczość. I oni nie wychodzą. Dla mnie to jest też jakaś informacja, że czasami po prostu ten tłum, który gdzieś tam w dalszych rzędach staje się już tak naprawdę po prostu, szczególnie przy mojej wadzie wzroku koszmarnej, po prostu zwartą masą, że on musi czuć na wyższych poziomach, że to nie jest, publiczność polska jest bardzo mądra i ma bardzo, moim zdaniem, wyrafinowane ucho i bardzo czujne ucho na emocje i na energię. Wiem, że skoro nie idą do domu, bo nie muszą zostać, nie zapłacili nie wiadomo jakich pieniędzy za bilet. Jeżeli by to było jakieś takie nudne, miałkie i w ogóle do kitu, to z całą pewnością mogliby pójść pogrillować w ogródku. A oni zostają i potem przychodzą. Bardzo, bardzo wiele z tych osób po koncercie przychodzi i oni mówią, że co prawda nigdy nie słuchałem takiej muzyki, ale coś, kurczę, takiego się wydarzyło dzisiaj, że to było cenne. Więc myślę, że publiczność polska na poziomie odbierania muzyki naprawdę jest bystra, ale być może nie dostaje zbyt często, nie serwuje się jej okazji do tego, żeby sprawdzać to swoje wyrafinowanie.